turnieju Mini-Mistrzostw Świata Salos wzięły udział 24 drużyny, czyli 72 młodych zawodników. Przed turniejem organizatorzy wręczyli każdemu uczestnikowi koszulki poszczególnych reprezentacji i zrobili pamiątkowe zdjęcie. Potem rozpoczęły się zmagania na czterech boiskach. Po rozgrywkach grupowych, z których awansowało najlepszych 16 reprezentacji, zostały przeprowadzone konkursy sprawnościowe dla uczestników. Podbijanie piłki, rzut do celu, strzał Ronaldo. Wyszliśmy z grupy, a o mało byliśmy na granicy życia i śmierci, więc bo zremisowaliśmy z Chile, mamy lepszy bilans bramkowy i wychodzimy z Hiszpanią dalej. Widzę mieszany skład. Chłopcy i... Tak, bo lubimy się jako zespół, gramy w tym samym zespole i tu, i gramy też na Akademii 2012. Razem, po prostu jesteśmy razem i razem robimy ten zespół, więc gramy, nam idzie bardzo dobrze, więc. Staramy się na bieżąco działać i organizować jak najwięcej wydarzeń. Szczególnie chcemy angażować w to dzieci i młodzież, tak żeby zaraziły się troszeczkę tą piłką nożną, ale też nie poprzestajemy na organizacji z turniejów dla troszeczkę starszych osób. Mecze w 1/8 finału wygrały Brazylia, Urugwaj, Chorwacja, Kostaryka, Iran, Nigeria, Argentyna i Niemcy. Po emocjonujących meczach 1/8 finału przyszedł czas na ćwierćfinały, w których zwyciężyły Brazylia, Iran, Kostaryka oraz Argentyna. Sport to zdrowia, a w ogóle nam się podobało, a my lubimy grać w piłkę nożną. Kolega? No, my to musieliśmy jeszcze tu grać, bo my wszyscy razem chodzimy do klubu Górnik Jaworzno. Coraz większe zmęczenie i coraz większe emocje wśród pozostałych czterech drużyn dawały się we znaki. Czemu akurat Hiszpania? Bo wiem, że dużo ludzi lubi oglądać Hiszpanię. Dlaczego? Bo dobrze grali i zawsze dobrze grali, a teraz nadszedł czas, że słabo grają, ale i tak lubimy Hiszpanię. Rozpoczęła się walka o trofeum i medale Mistrzostw Świata. W półfinałach zwyciężyły Brazylia oraz Kostaryka. W małym finale spotkały się Iran i Argentyna. Niestety zawodnicy reprezentujący Iran nie sprostali fizycznie Argentynie i skurcze uniemożliwiły im nawiązanie równej walki i w rezultacie Iran przegrał 5-0 z Argentyną i zajął czwarte miejsce. W finale Brazylia i Kostaryka po bardzo emocjonującym meczu do ostatnich sekund walczyły o zwycięstwo. Mecz zakończył się jednak remisem i do wyłonienia mini-mistrza świata Salos potrzebne były rzuty karne. Po regulaminowych trzech seriach był remis 2-2, więc sędziowie zarządzili dodatkowe serie rzutów karnych do pierwszego błędu strzelającego. Wreszcie po 7 seriach wyłoniono zwycięzcę, którym została Brazylia w składzie. Patryk Szczuka, Łukasz Seweryn i Mateusz Darkowski. Jeżeli chodzi o tą drużynę brazylijską, jeżeli lubicie ją, jeżeli tak, to dlaczego? No dobrze gra i reprezentuje dobry futbol. Jacy zawodnicy szczególnie tutaj wam się podobają? Julio Cesar i Dida. Czemu oni akurat? Są moimi idolami w bramkarstwie ogólnie. Podsumowując w liczbach, wystąpiły 24 drużyny, czyli 72 uczestników. W turnieju strzelono 185 bramek, co dało średnio 4 bramki na mecz. Po turnieju dla dzieci na duże boisko wyszli urzędnicy, księża, strażacy i organizatorzy, czyli Salos. Pomyśleliśmy, że to będzie właśnie ciekawie zobaczyć taką mieszankę troszeczkę na boisku. Po trzech meczach najlepsi okazali się strażacy z OSP Dziećkowice, pokonując w finale 6-0 urzędników połączonych z pracownikami MCK IS-u.